dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom headshot, sentymentalną zą, po klimacie się wylewającą. Patryk Rojerewski, Roy Playing Games, oczywiście Pillars of Eternity. Kochani, kolejny materiał poglądowy z gry ultra przepysznej gry od A do Z, skonstruowanej pod kątem ułatwienia potencjalnemu graczowi wczucia się w klimat. Imersyjna podróż w świat gry, powiem wam, przychodzi bardzo, ale to bardzo łatwo, przez wzgląd na całą masę zastosowanych bajerów, konstruktów, elementów składowych. Kochani, ja oczywiście jestem dalej w grze. W dniu dzisiejszym zaprezentuję wam to, co obiecałem wam w dniu wczorajszym, czyli mechanikę walki, używanie umiejętności, specjalne okna i tak dalej, i tak dalej. Na razie jesteśmy w towarzystwie takich początkowych śmiałków, których spotkaliśmy na drodze pewnego mocnego wstępniaka fabularnego. I zaraz wam pokażę to, co w sumie stanowi kręgosłup trzon gier tego typu, czyli wybory, dylematy moralne, konsekwencje i tak dalej, i tak dalej. That should be far enough. But what now? We look for another way out. Storm has to die sometime. Gość jest ciężko ranny, chce odpocząć, żeby zregenerować siły. Laska mówi, że niespecjalnie jest to dobry pomysł, bo cały czas ktoś nas goni. Gdzieś tam burza zbierająca syte żniwo trwa i nie powinniśmy się zatrzymywać, bo może to narazić wszystkich członków grupy. No i tutaj mamy dylemat. Jeśli zgodzimy się na to, by gościu jednak sobie odpoczął, a my przymusowo razem z nim, Laska stwierdzi, że to jest durny pomysł, odłączy się i gdzieś tam zginie. Jeśli z kolei zdecydujemy się na to, żeby cisnąć dalej, powiedzmy walory bojowe przez ten okres naszego drucha łotrzyka zostaną wyraźnie obniżone. Oczywiście dialogi, poznawanie historii, wszystko. Tak jak mówię, no jest tu troszeczkę momentami klimat, tak, gry o tron, gdzie już zaczynamy się jakoś kumplować. O fajnie, barbarzyńca będzie z fajnym DPS-em elegancko. Chuj, ginie, nie? Czy tego chcemy, czy nie? Tak, tak, tak się dzieje. Wypytujemy o wszystko. Tak jak mówię, jest to wyraźne, klimatyczne, oczy się nie męczą, gdy to czytamy. Fajna jest czcionka zastosowana, wielkość tej czcionki, dla mnie gicik, pod wieloma względami, ale do tego przejdziemy zaraz. No i tu jest ten dylemat, o którym wam mówiłem. Maybe you didn't hear me. Oczywiście na podstawie podejmowanych decyzji jest budowany nasz, powiedzmy, system reputacji, tak, usposobienia naszego charakteru. Oczywiście za wszystko są odpowiednie punkty doświadczenia. W ramach pomagania jednej nacji zdobywamy jej przychylność, kosztem oczywiście drugiej. Także jest tutaj reputacja nie tylko ogólnie na terenie całej krainy, na terenie konkretnej lokacji, ale też w rozumieniu odbioru naszej osoby przez konkretne ugrupowania, których w grze mało nie jest. Zdecydujemy się na to jednak, żeby go pocisnąć do przodu, żeby miał łatwość zaprezentowania wam wielu aspektów. Oczywiście i to, co jest piękne w tego typu gra, czyli pyszna nieliniowość. Zaraz wam ją zademonstruję. Dobra. Więc tak, możemy oddalać, przybliżać. Grafika jest bardzo przyjemna, taki mega ulepszony Sacred znów z tym, co było piękne w latach 90., czyli jakby wręcz niemalowanych tych landscape'ach, tak, planszach skonstruowanych no w klimacie oczywiście 2D, na terenie których poruszają się postacie w 3D, tak. Okej. Zrobimy sobie tak. The ruin of Silent Lys
Tu wmontowałem sobie taką możliwość odpalenia komentarzy twórców dotyczących aktualnie zwiedzanej lokacji. Fajny bajer. Może troszkę popsuć imersję, ale dowiemy się więcej na temat samej lokacji. Kochani, rzecz kluczowa to jest oczywiście formacja. Tu mamy domyślną, ale możemy sobie powiedzmy własny szyk zmontować. Zaraz to właśnie zrobimy. Okej, okay. Ty jesteś tankiem, DPS-em, tank mój zwierzak, ja strzelec. No w sumie łotrzyk mógłby pocisnąć. O, tak to zrobimy. Tak, można? Można. I automatycznie gra dostosowuje to wszystko. Chodzi płynnie, bez żadnych bugów, wywaleń do windy, nic z tych rzeczy. Okej, okay, jest tu jakiś gościu. I możemy tak, albo życzliwie poinformować, że nie chcę mu zrobić krzywdy. I'm a fucking liar! A liar! Podnieś ręce, stój bez ruchu, wycofać się i tak dalej. Nie. Okej, okay. Taktyczna pauza, oczywiście wiadomo o co chodzi. Mamy konkretny zestaw umiejętności dla każdej postaci, który potem odnawia się po zakończeniu zabawy. Mamy określoną ilość możliwości użycia czegoś takiego. Dlatego tak, my gościa na dzień dobry oczywiście okaleczymy, zanim podbiegnie bliżej. Naszemu barbarzyńcy jeszcze zafundujemy małe powalenie. Oślepienie, jeśli chodzi o łotrzyka. Jeśli chodzi o mojego zwierzaka, to też niech się rzuci. I możemy sobie przyspieszyć prędkość zabawy. To jest dobre, to co mówiłem wczoraj, w przypadku pokonywania dłuższych terenów. Albo prędkość połowiczna, takie delikatne slow-mo. Okej. Okay. Jeszcze raz go przyszpilimy, bo mamy taką możliwość. Nie, już padł. Okej, okay, dobra. Git. Okej. Okay. No i wszystko się, powiedzmy, ładnie tutaj regeneruje. Bardzo jest to przystępnie zrobione, więc powiedzmy, tu jest wiele oldschoolowości, ale wiele też new age'ów w myśl ciachnięcia siermiężności, tak? Pewne rzeczy, które, powiedzmy, no męczyły w latach 90. zostały tutaj wykastrowane bądź zastąpione czymś innym, że gra się płynnie, ale dalej walka jest wymagająca, dalej te podejmowane decyzje nie są prostą sprawą. Bierzemy sobie tutaj wszystko. No i bardzo ważna jest tutaj rola łotra. Pewną umiejętność z łotra przerzucę na swojego łowcę. Mianowicie kluczowa kwestia to jest zwiad, czyli skradanie się. Można wcześniej zlokalizować wrogie wojska, odkryć tajemne przejścia, jakieś schowane skarby. Fajna sprawa. Pomaga przycisk tab, który automatycznie nam tutaj wszystko lokalizuje. Bierzemy wytrychy, oczywiście. Nie ma jakiejś animacji, po prostu klikamy, jeśli mamy wytrychy, klikamy. Jeśli mamy dobrą mechanikę, to tych wytrychów nie potrzebujemy, które też same w sobie nam potęgują tą szansę na sforsowanie konkretnego zamka. Ja się to oczywiście cały czas skrywać nie będę. Co się tu stało? Sprawdzamy. Kusza, klejnot, pochodnia, postrzępiony dziennik. Weźmy wszystko. Tak wygląda ekran ekwipunku. Możemy się bezpośrednio przeskakiwać na konkretną postać, zmieniać w locie kolory tego wszystkiego. Chemy trochę dziwnie są tutaj ogarnięte, bo one nam niczego nie dają. To jest tylko kwestia wizualna, także trochę dziwnie. Mogło nam coś to tam dać. Oczywiście możemy rozbijać obozowiska za pomocą tak zwanych zestawów obozowych. Jest ograniczona ilość. Oczywiście będąc upewnionym, że raczej nic nam nie grozi, tak? Zostaniemy o tym oczywiście poinformowani. Regenerujemy w tym momencie wiele rzeczy, leczą się rany i tak dalej, i tak dalej. Typowe rozbijanie obozowisk pod odpoczynek, szeroko rozumiany. Więc tak. Mamy zestawy broni, między którymi możemy się dynamicznie przeskakiwać. Następny możemy sobie wykupiwać na drodze umiejętności, atutów i tak dalej, i tak dalej. Podobnie z przedmiotami podręcznymi w myśl właśnie jakiejś takiej fiolki. Ja sobie to dam. Mam tutaj. Dobra. Jej się to może przydać. Tak. Tu
Tu jest nasz główny schowek, posegregowany, nieskończoną ilość przedmiotów możemy nosić, także no worries, że czegoś nam braknie. To są podręczne, ale cały czas mamy dostęp do głównej skrzynki schowka. Rzemiosło dzieli się jakby na dwie części. To znaczy mamy dostęp do wszystkich schematów od początku danej gry, musimy tylko spełnić odpowiednie wymagania. Jeśli chodzi o surowce, zazwyczaj musimy też zabulić. Zabulenia nie dotyczy akurat jedzenia, tak? Tutaj po prostu musimy spełnić pewne warunki, ale przykładowo mam sobie tutaj swój łuk. Klikam drugim przyciskiem myszy, pięknie na pergaminie, fajnie to inkrustowanie, fajnie zrobione. Ulepszamy, tak? Możemy do 3 razy w różnych segmentach ulepszyć dany oręż, ale musimy na przykład obrażenia 1. No i potrzebujemy to, potrzebujemy ten, potrzebujemy jeszcze, musimy zabulić, tak? Ale możemy to zrobić w locie, bez specjalnego jakby stanowiska, bez konieczności zdobycia schematu. Musimy tylko wypełnić, zdobyć odpowiednie surowce i mieć tam jakiś zapas hajsu, by móc to w locie stworzyć. Okej. Dual Wielder, ten w sumie Dual Wielder, ona ma tutaj pochodnie. To może zrobimy w ten sposób. Hops. Na razie nie jest to jakoś nam super potrzebne. Okej, spacja. I znów nasz zwierzęcy towarzysz. My się wycofamy trochę do tyłu przez wzgląd na bonusy, tak, odległościowe. Tutaj powalimy też typa, tego oślepimy. Slow. Animacja ataku, wszystkiego naprawdę fajna sprawa. Okej. Udźwiękowienie tego wszystkiego. Bardzo okej. Tutaj nie wlazło, ale łoimy. Niewiele zostało. No i padł. Krew, animacja w ataku, animacja w umierania przeciwników. Płynna, przyjemna. Feeling jest doskonały. Jak na tak siermierzną mechanikę pod kątem, no rzutu izometrycznego, jakiejś tam oldschoolowości. Nieważne, mamy przejść dalej i możemy to zrobić na 3 różne sposoby. I tutaj jest piękna opcja, żeby wam to zademonstrować. I tak, możemy naprzeć na ścianę samodzielnie pod kątem wysokiej siły, możemy przepchnąć kogoś innego, możemy też, a to wam potem zademonstruję, możemy też użyć specjalnego narzędzia, który jest fajnym alternatywnym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy brakuje nam jakiejś umiejętności. I czy to jest linka z hakiem, czy to są właśnie jakiś młotek, czy to są wytrychy, tutaj opcji jest po prostu niemało. Natrafiamy na różne łamigłówki, tego typu kwestie. I dlatego też dobrą opcją sobie wziąć łotrzyka. Niech się skitra. Albowiem w tym trybie wykrywamy pułapki, które rozbrajamy po prostu kliknięciem na konkretną. Tutaj kolejne. Przechodzimy dalej. Tutaj nie możemy. To może ta. Za wszystko dostajemy punkty doświadczenia. To co ubóstwiam po prostu w tego typu grach. Elegancko, kolejne. Także oczywiście, no tutaj zaraz znajdziemy sobie przejście. Ale oczywiście dobrym pomysłem jest wyniuchać wszystkie pułapki, które możemy deaktywować przez wzgląd na dodatkowe punkty doświadczenia. No dokładnie. Okej, tu już nie możemy. Chyba tu już nie możemy. Okej, ale możemy przemknąć w ten sposób? Możemy. Zaraz to zresztą zrobimy, ale poeksplorujmy dalej. Mapka M. Kto pamięta właśnie wspomniane Baldury, Planescape, Icewind Dale, czy Lionhearta, czy chociażby w Temple of Elemental Evil. Pierwotnego Zła, Świątynia Pierwotnego Zła. Bardzo też fajna gra, w podobnym klimacie, tylko że tam turowa. Tutaj mamy spację. Okej. Nic.
No to ciśniemy dalej. Someone else has been here. We should move. Okej. No i tak jak mówię. Młotrzyk. Dyn. Okej, tu są jakieś itemki. Czy jakieś dodatkowe. O! I tutaj mamy młot i dłut. I za pomocą tego będziemy mogli rozwalić tamtą ścianę, by móc się wydostać. Paleniska. Dodatkowe elementy. Zawsze okej. Tak, tap. Wszystko ogarnięte. Dobra. Ale, kochani, to bynajmniej nie wszystko. Przechodzimy dalej. Co mamy tutaj? Znów jakąś specjalną świątynię, gdzie by wejść w interakcję z konkretnym elementem. No, nie mamy tutaj człowieka, który reprezentowałby boskiego, tak? Z kategorii ognia. W tym momencie moglibyśmy wejść w interakcję. Replayability w tym momencie promuje temat. Fajne jest to, że na swój sposób na różnych elementach gry premiowane są praktycznie wszystkie decyzje pod kątem kreacji postaci, wyboru umiejętności itd., itd. To jest mega, mega fajne. Tu chyba nic ciekawego nie znajdziemy, no oprócz oczywiście tego. Okej, co mamy tutaj? Ciśniemy dalej. Okej, spacja. Najlepiej oczywiście zdejmować wszystkich magów z drużyny. To zawsze traktować jako priorytet. Potem skupić się na kimś innym, ale pamiętając, by wszystkimi nawalać jedną poczwarę, a nie sześcioma osobami sześć poczwar jednocześnie. To jest bez sensu. Tutaj znów pociśniemy. Dobra. Dobra, poszło. Tu nie będziemy marnać umiejętności, tak to rozwalimy. Okej, elegancko. Dobra, koniec bitki. Zbieramy wszystko. Nie musimy każdej kubki z osobna. Jeśli jest dużo ciał koło siebie, możemy poprzez wejście w interakcję z jednym ciałem zebrać wszystko ze wszystkich leżących obok. I to jest bardzo okej. Co my tu mamy? Never know I'm here. Okej. No. I często bywa tak, by podczas snów, czy podczas przechodzenia z jednej lokacji do drugiej, no, jest pokazane, otrzymujemy możliwość dokonywania pewnych wyborów w trakcie tego przejścia, tak? Jest to zobrazowane za pomocą właśnie tego typu, no, takich stron historii. Zmyj śluz wodą z bukłaka. Włóż klejnot w oczodół, ten, który wcześniej zdobyliśmy. Okej. Oż ty. Tu już jakieś mocniejsze bydle widzę. Ale spokojnie, powinniśmy dać radę. Wszystko, co mamy na typa, zrzucamy. Ładnie. Pięknie. Okej. Ale to bynajmniej nie wszystko. Okej. O. No tak, bo to jest wiadomo. Tutaj, co znajdziemy w tym miejscu? Okej, jakieś mało pończa, rzeczy. Tak. Założymy to sobie. No, od razu fajnie powiewa. Mega, powiem wam, po prostu gra jest tak wkręcająca. Wiecie, jak ubóstwiam eksplorację w tego typu grach. System rozwoju postaci, ciekawe zadania, fajny feeling walki, wygląd tych postaci jest bardzo fajny. Nie jest to już zlepek pikseli jak kiedyś. Mega, mega, jak Torment Tides of Numenera będzie przynajmniej tak dobry, to super. To znów mamy kolejny rok pod kątem doskonałych po prostu RPG-ów. No i możemy przejść tu, ale tu już expa zdobyliśmy za deaktywację tych pułapek. Przejdźmy sobie teraz
właśnie w ten rewir poprzedni. O, ho, ho, tu jeszcze coś było. Tak, ten tab to najlepszy przyjaciel eksploratora. Jak zazwyczaj przycisk Z w innych RPG-ach czy hack and slashach. Użyj motkę duta, by osłabić ścianę. Kontynuuj kucie ściany. No i się udało. Zajebiście. Wow! Dobra. To już nie będzie tak cudownie. Bez ich dwóch, a z poprzednim nie mieliśmy łatwo. Dobra. Wszystko co mamy, znów klasycznie. Oż ty, ale pojechał po bandzie koleś. Niedobrze się tu dzieje. Ja odejdę. Dobra. Niedźwiedź. Niedźwiedź cały czas atakuje tego. Pięknie, padł. Nawet krytyk wszedł. Uhuhu. I to nieźle. Dobra. Okej, okay, teraz przenosimy wszystkie siły na tego. Plus umiejętności. Leży. Dobić gnoja. Elegancko. Udało się. No, i tak jak mówię, encyklopedia, notatki, bestiariusz, o. Na przykład Skuldor, tak? I im więcej zabijemy, tym szybciej dotrwamy do tej puli maksymalnego doświadczenia za obicie danych gnojków. No i dowiadujemy się, tak? Mamy tutaj fajny concept art plus informacje na temat, by po prostu dzięki tej wiedzy zaplanować bardziej skuteczną taktykę, tak? Pokonania konkretnej bestii. Mamy notatki, możemy sami tworzyć własne notatki, encyklopedia, wszystko możemy sobie poczytać, sprawdzić na spokojnie. Taki poradnik w grze, tak? Dziennik, biografia, Royson, wszystkie podsumowania, zadania, misje, zadania, bla, bla, bla. Wiadomo, no truizm. Ale jest pysznie. Okej, czy tu mamy coś ciekawego? Niespecjalnie. Czy nasz coś znajdzie? Nie. To montujemy się dalej. Okej, kolejni oponenci. Tak? Nie. Czasem to wchodzi, nie wchodzi. Okej. Okay. Ten niech zajmie się tym akurat wyjątkowo, bo oni tam super ciężcy nie są. A, ten już padł po prostu. Dobra. Nie ma źle. Potem walki są o wiele bardziej wymagające. Na razie to taki delikatny romansik z programem. Okej. Okay. O, i tu już nie ma spoko. Priorytet bierzemy na mini królową. Okej. Okay. I niedźwiedź. Dobra, jeszcze raz po całości. Tak, ona zatrybiła. No może zaraz się ocknie. Dobra. Tu nasz gościu padł. Uj, 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 cały czas uj. Ty też. Ten niedźwiedź naprawdę się przydaje. O, ładnie. Dobra. Bydle padło. Nasz kumpel wstaje. Bierzemy, to jest ważny składnik akurat. Wszystko jest fajnie opisane, ale nie za długo, tak klimatycznie, teatrologicznie. To mi się podoba. O, co my tu mamy? Proszę bardzo. Rapier. Coś innego.
Dobra, kochani, to by było na tyle, czyli przeanalizowaliśmy sobie dzisiaj walkę, taktykę walki, operowanie właśnie spacją, umiejętności dodatkowe, eksploracje, ekwipunek i tak dalej, crafting. Trochę tego było w materiale jutrzejszym. Ogarniemy sobie, jak wyglądają, powiedzmy, przestrzenie otwarte z naciskiem na exploring. Popowiadam wam troszeczkę o twierdzy, do której musiałbym o wiele dłużej grać, a chcę wam to raczej zaprezentować dosyć sprawnie i szybko, ale opiszę wam, o co z nią dokładnie chodzi. Przedstawię wam motyw rekrutowania i od A do Z tworzenia członków naszej drużyny, gdzie nie jesteśmy przez grę zmuszeni do werbowania tych już zaproponowanych przez twórców NPC-ów. Raz jeszcze, już w ogóle wczoraj to poczułem podczas kreacji postaci, potwierdzam, gra jest przepyszna. Doskonały kickstarterowski rodowód, mega sukces tej crowdfundingowej inicjatywy. Piękna propozycja dla graczy starszej daty, jak i naprawdę coś mega ambitnego i uważam atrakcyjnego, fajnego dla tych młodszych. Kochani, jak najbardziej temat propsuję wam serdecznie. Polecam. Trzymajcie się. Do jutra. Boom! Headshot.